Analiza indeksów wraz z czerwcową serią kontraktów. Ja nazywam się Paweł Danielewicz. Witam Państwa w czwartek 7 kwietnia. Dość istotny moment na indeksie WIG20. Jest to związane z wyraźnym naruszeniem eksponowanej przeze mnie zapory popytowej 1930-1940. Widzimy, że punkt zwrotny ukształtował się ostatecznie w przedziale 1994-2004 i właśnie z tego rejonu rozwinęła się relatywnie silna korekta techniczna. No i tak naprawdę, jeśli popyt nie podejmie w tej chwili działań obronnych, indeks nie powróci ponad węzeł 30-40. Tym scenariuszem bazowym będzie kontynuacja ruchu z możliwością przetestowania następnej zapory popytowej Fibonacciego 1869-75, a to już węzeł, jak pamiętamy, wytyczony na bazie dwóch kluczowych zniesień wewnętrznych 38,2 całego ruchu wzrostowego. I jeśli za punkt odniesienia weźmiemy pokazywane w tej chwili minimum, to wypadnie właśnie w okolicy wspomnianego 38,2, również zniesienie 61,8. W moim odczuciu ważny obszar cenowy i tutaj już bezwzględnie popyt powinien się uaktywnić, bowiem w przeciwnym razie z powodzeniem po zanegowaniu tak silnego wsparcia mogłoby dojść do negacji całego ruchu wzrostowego zapoczątkowanego w węźle 1676-1686. W tej chwili, jak wynika z załączonego wykresu, rolę lokalnego intradayowego oporu pełni właśnie naruszony węzeł 1930-40. Na kontraktach z kolei wczoraj udało się wybronić strefę 1912-1917, natomiast dzisiaj mamy do czynienia z kolejnym jakby etapem ruchu spadkowego i w efekcie podaż doprowadziła do naruszenia wymienionego obszaru cenowego, no ale popyt uaktywnił się w okolicy zniesienia 113%, funkcjonującego jako klasyczny filtr cenowy, to jest poziom 1896. Od kilkudziesięciu minut strefa 1912-17 pełni rolę oporu, ale większe znaczenie w tym kontekście posiada według mnie obszar 1935-39, wytyczony na bazie 38,2 całej podfali spadkowej. Dopiero negacja tej strefy byłaby oznaką uspokojenia, no i przede wszystkim świadczyłaby o możliwości wejścia rynku w kolejną fazę wzrostów. Na razie niepokojący sygnał w postaci naruszenia strefy 1912-1917. W tym kontekście należy przypomnieć, że kolejna analogiczna względem strefy 1869-75 zapora popytowa na kontraktach to węzeł 1863-69, również wytyczony na bazie 38,2-61,8. Naruszenie wsparcia na indeksie niemieckim DAX po wcześniejszym przełamaniu dolnego obszaru konsolidacji, czyli węzła 9743-9780. W tej chwili ważną rolę pełni obszar 9570-9578. Tak jak sugerowałem ostatnio, jeśli ostatecznie bykom nie uda się wybronić tej właśnie zapory popytowej, będzie to oznaczać możliwość rozwinięcia się spadków z opcją testu węzła 9210-9250. No i S&P, tutaj jeszcze jest kwestia nierozstrzygnięta jakby testu ciekawie skonstruowanej zapory podażowej, bo składającej się zarówno z zniesień wewnętrznych Fibonacciego, jak i dwóch ważnych linii ML i linii kanału. Chodzi mi tutaj o ten stosunkowo szeroki korytarz cenowy 2065-81. W tej chwili walka rozgrywa się właśnie w tym rejonie i tak jak wspominałem już wielokrotnie, pierwszym przejawem jednak słabości rynku amerykańskiego będzie dopiero poddanie węzła popytowego 2013-2018. Dziękuję bardzo.